SC40 drugiej generacji, bo to właśnie o tym urządzeniu dzisiaj sobie porozmawiamy oraz je przetestujemy. Jest to urządzenie, które pomaga bezpośrednio wprowadzać gwoździe do podłoża, podłoża betonowego oraz w podłoże ze stali. Dzięki temu urządzeniu unikniemy długotrwałego hałasu, czyli nie musimy wiercić. Wystarczy dociśnięcie lufy do podłoża, naciśnięcie spustu i gwóźdź zostaje wprowadzony w podłoże. Urządzenie to jest napędzane gazem. Gaz jest dostępny w opakowaniach razem z gwoździami. Dodatkowo znajduje się bateria. Bateria, która wystarcza na 8000 wystrzeleń, na pełnym naładowaniu oczywiście. Urządzenie to posiada dwie regulacje głębokości, słabszą oraz głębszą. Również w tym urządzeniu możemy zdemontować całkowicie magazynek oraz wyciągnąć lufę. Dzięki temu możemy w łatwy sposób sami serwisować to urządzenie. Tak jak wspomniałem, urządzenie jest gazowe. Gaz znajduje się tutaj z tyłu w specjalnej komorze. Butla z gazem wystarcza na wystrzelenie 500 gwoździ. Również tutaj z tyłu mamy 4 śruby. Po odkręceniu ich mamy łatwy dostęp do komory spalania. W opisie filmu znajdziecie link, pod którym znajdziecie kolejny film. Tam dowiecie się, w jak łatwy sposób serwisować to urządzenie. Urządzenie to jest zabezpieczone przed niekontrolowanym wystrzałem. W momencie naciśnięcia spustów, nawet w tym momencie, nic się nie dzieje. Trzeba przede wszystkim docisnąć lufę do podłoża i w tym samym momencie nacisnąć spust. Wtedy dochodzi do wystrzału. Urządzenie posiada drugie zabezpieczenie. Elektronika, która po 15 minutach bezczynnej pracy tego urządzenia je wyłączy. Jak widzicie, nie ma żadnego fizycznego przycisku w tym urządzeniu. Żeby wzbudzić to urządzenie z powrotem do pracy, wystarczy wyciągnąć baterię i włożyć ją z powrotem. Dodatkowo są 3 diody, które pokazują stan naładowania baterii. System SC40 to nie tylko urządzenie. Do tego urządzenia mamy również gwoździe. Gwoździe w dwóch rodzajach. KSC do stali oraz KNC do betonu. Ich rozmiary zaczynają się od 15 mm, a maksymalny rozmiar to 38. W każdym z tych opakowań znajduje się 500 sztuk oraz butla z gazem, która wystarczy na wystrzelenie tych wszystkich gwoździ. Oprócz gwoździ, które są dedykowane do tego urządzenia, mamy również pełną gamę uchwytów. Uchwyty z tworzywa, uchwyty zamknięte, uchwyty otwarte, uchwyty do kabli płaskich, z łbem heksagonalnym do tymczasowych zamocowań, czy też uchwyty samozamykające się. Co ważne, te wszystkie uchwyty możemy założyć na lufę i nie musimy trzymać ich obiema rękami. Dodatkowo w ofercie posiadamy uchwyty metalowe. Do nich mamy specjalną nasadkę magnetyczną, którą zakładamy na początek lufy i dzięki temu również uchwyt trzyma się na lufie. Dodatkowo w ofercie posiadamy taki zestaw czyszczący, który pomoże Wam utrzymać urządzenie w dobrej kondycji. Nie pozostaje nam nic innego jak włożyć gwoździe do osadzaka i iść przetestować je. Aby włożyć gwoździe do tego urządzenia, w tym celu wystarczy przesunąć blokadę do samego spodu. Wracamy sobie urządzenie, żeby było nam łatwiej. I wrzucamy gwoździe. 3 takie niebieskie paski, czyli 30 gwoździ mieści się w pełnym magazynku. Naciskamy ten niebieski przycisk, blokujemy i ruszamy do pracy. W takim razie przejdźmy do części praktycznej tego filmu i sprawdźmy, do jakich aplikacji możemy użyć tego urządzenia. Pierwsze będą kable płaskie, podtynkowe oraz uchwyty dedykowane właśnie do tych prac. Więc zobaczcie, jak łatwo i szybko możemy pracować z tym urządzeniem.
Drugą aplikację, którą możecie wykonać przy pomocy tego urządzenia, to jest montaż uchwytów otwartych, na przykład do rurek. Uchwyty zakładacie na osadzak, mocujecie najpierw. Tym sposobem mocujecie przewód. Kolejnym sposobem na montaż rur mogą być uchwyty do rur samo zamykające się. Je również mocujemy na lufie bezpośrednio i wstrzeliwujemy w podłoże. Po włożeniu przewodu w uchwyty wystarczy je tylko i wyłącznie docisnąć i przewód mamy zainstalowany. Kolejnym sposobem montażu są uchwyty metalowe, ale do nich będziemy potrzebowali nakładki magnetycznej. Zakładamy ją na lufę, przykładamy uchwyt i możemy strzelać. I została nam piąta aplikacja. Będzie to profil do ścian kartonowo-gipsowych. Zobaczcie, jak łatwo możecie taki profil zamocować przy pomocy SC40 drugiej generacji. Wystarczy kilka strzałów. Jak widzicie, to są przykładowe aplikacje, które możecie wykonać przy pomocy SC40 drugiej generacji. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!